Cześć, witam w kolejnym odcinku Fletów na osadzie. I tam ze mną Flet. Jestem, witam się, trzymajcie się, cześć, pa, elo. Dobra, to jaki masz plan na dzisiejszy odcinek? Tak, kosić, skosić trawę, coś. Tak, jest taki problem, czy ona się kosi, bo tak niby jest ta trawa, ale nie ma tej trawy, poczekaj. No, powinna się kosić, bo gotowa do zbioru jest. Chodź tu na chwilę. Niby kosi, ale nie kosi. No leży tu trawa taka, nie widzisz? Taka malutka. No, ale taka strasznie sama tekstura. Zobaczymy. Niech to będzie z moim kosiarkiem. Ale tak samo chyba będzie. Ta trawa jest taka dosyć wysoka. No nie zbyt wysoka jest, ale dobra, ważne, że kosi. Dobra, ja mam plan skosić łąkę, przewrócić no, ją, skrawić. No, trochę mi się zejdzie z tym. O! Moja elegancko kosi. Aż do zera goli. Chcę zobaczyć. No twoja tak. No ja to... Tępe noże masz w kosiarce. Może tak być, poczekaj, ja sobie wezmę. A zrób drugi przejazd, drugą stronę. A, bo moja nie jest jeszcze gotowa. Ale dźwięki to... Chyba moja trawa nie jest skoszona. W sensie nie jest jeszcze ten. Gotowa. Okej. Okay. Jak do tego doszło? Nie wiem, nie jest jeszcze. Także co? No to ja sobie idę zrobić inną robotę. Wezmę sobie kulter i lecę na ziemniaki tam. A, i ziemniaki też likwidował? Okej. Okay. Tak. To tak, żebym nie widział tego. O, dobra. Jakiś plan na nowe nabytki masz, czy nie? W najbliższej przyszłości? Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, szczerze. Chyba jakaś beczka by się u mnie przydała ogarnąć. Kiedyś kupić. Bo beczki nie mam, ale rozrzutnik mam. No ja nie mam pomysłu, szczerze. Może jakaś wiata na belę. To jest nabytek. Nie mam pomysłu, szczerze. No ja też jeszcze nie, no bo dopiero zaczęliśmy serię. To jest dopiero drugi odcinek. Dokładnie, tak. A jak nas były kolega, znaczy twój były kolega, już on by miał zablokowane 15 wszystkie milion. Maszyny. O. No tak. Tak by było pewnie. Powiem ci, że ta łąka nawet trochę schodzi tą kosiarką. No ja mam trochę chyba... Ile to masz? Jeden ile? Bo nie wiem. 65 albo 35. Ale nie, szerokość tej kosiarki. No ja. 1,35? No, chyba... 1,4 metra, no. No, chyba 1,7? No, coś takiego, bo pałac są trochę szersze. No, ale tam mi bardziej pasowała kosiarka niż tam. Też myślałem nad nią, ale stwierdziłem, że jednak tak? Ta jest ładniejsza. Tak naprawdę nic innego nie było, więc... A tego samego ciągle brać, to tak wiesz, no. Była no, taka jeszcze, tylko większa trochę. Ale tak samo wyglądała, tylko że większa.
Głównie kiedy... po aktualizacji jesteśmy. 1.9. O właśnie, no. Bo na tym no, sprawdziłem te wiaty. Ile ona kosztuje? 29 tysięcy. A. No, ale z dosyć modów duże. Mamy 100 gig. Co? Z modów mamy 100 gig takie fajne. No tak. O, teraz ja to zawapnuję może. Jak zdążę jeszcze. Zdążysz na pewno. Czy zanim ja to skoszę i przetrząsnę i zgrabię, to cały odcinek będzie. To elegancko sobie to zwapnuję. I no. I tak zobaczymy co będzie. A w ogóle... W 22 jest mod season? W sensie na... do zmiany na takie rzeczy? Nie ma chyba. Nie wiem nawet szczerze, nie interesowałem się modami do 22. No to jest ten season niby, ale taki... Taki inny uproszczony trochę. Tak, no. Ale... No, ktoś chciałem powiedzieć wcześniej, że mu zapomniał. O, co to będzie siał? Siał? O właśnie, to myślałem sobie nad tym polem koło gospy, że będzie rzepak. A na tamtych dwóch, no to chyba... Nie wiem, pszenica. No ja coś muszę... Nie wiem, jakieś zboże dla kur, ale coś małego. Też myślę, że... Jakiś rzepak poleci. Ale to zobaczymy gdzie. Nawet jeszcze nie rozglądałem się tak naprawdę. Tak naprawdę nie było chciał, czasu. No. To możemy zrobić orkę na 2 pługi koło na moim polu. Na odcinku. Też można, bo ja orki żadnej nie mam. To... Ja, można coś pomyśleć, bo ja orki nie mam, więc... Ale powiem ci, że mega ten cień jest duży pod tymi drzewami. Ja na światach myślę, jakby tak ciemno jest. Tak? Mhm. Kurde, tak kosze i kosze tą łąka, to nic nie ubywa tej koszarki. No ale to tak miało być, bo to miała być polska seria, mało. Jeszcze raz powtórz. Co? No jeżdżę w kółku i to nic nie ubywa tej łąki. A. No to 1,5 metra jest tylko, nawet niecałe. No tak. A tu pług to jeszcze mniejszy. No dlatego orka będzie długo schodzić. A chciałbym się wyrobić z wapnem i z orką na odcinku, więc... No to może być długo. Więc drugi pług mu się przydał. Sąsiada. Muszę coś pomyśleć. Kiedy kolega na kombajn przyjedzie? Nie wiem. Czy będzie chciał w ogóle? Bo on niby chce, ale jednak nie chce i to tak... A co, mówił, że nie chce, czy...? W sensie nie mówił, ale... Ale wczoraj gdzieś napisał, że idziemy na flety, chociaż tak wiedziałem, że nie idziemy, bo ciebie nie było. No. No to mówi, no to sobie grać na fletach, a ja idę sobie do kolegi, a potem... Chyba o 19 i tak już wrócił godzinę później. No. I co, i na Śląskę poszliście? No... Nie. Wtedy... Ale lagę dostałem. Dobra, nie można. Chyba zapis był, co? Jo. No bo aż mnie więcej zatrzymało. Dobra. Już wiem, co to jest za lag. To było tak, że ja byłem na kompie i tam chyba sobie film robiłem. I o 20 poszliśmy na rakieta, co zagrać tam 4 mecze chyba. No i poszliśmy na 17, co bardzo. Do 20 tam 3:30, że potem kompa wyłączyłem i sobie na telefonie coś tam grałem. I poszedłem spać. I tak minął 5. Poczekaj. No ta trawka jest koszona, więc robotka będzie szła.
A ile mamy minut, tak ciekawe. Dobra. 10 minut. Jakąś fajną miniaturkę to zaraz trzeba capnąć. O, ostatni przejazd i będę już widział wreszcie trawę tutaj. Jestem. Bez świateł. Już, bo tam on wbił. Okej. Trzeba było gadać z nią. I no. Coś tam mówiłeś, że był rocket i poszedłeś na telefon, słyszałem. No i tak się skończył tamtek. A. No i ja też na 15 muszę do weterynarza. I wieczorem w High League, więc... Więc też mnie nie ma i tyle. I taka, to jest taka sobota. No a wieczorem to też mnie nie ma, bo pewien kolega będzie ze mną grał. Który się zaczyna literę B. A, to ty nie idziesz jednak na piętro na High League? Nie. Nikt nie zaprasza, to... A, to ty będzie Wola Brudnowska, gdzie grana. No, pewnie tak. No tylko Wola. A co innego? No i by tak. Kurde, jeżdżę. Już 12 minut odcinka jest. No ja już tak połowę. Utrwałem tych ziemniaczków. No i elegancko. No, to sobie tutaj to zrobię. Co dalej? No i zaraz powapno. Dość, że mój rozsiewacz może rozsypać wapno, to... To idzie szybka robota. O, zapis teraz. Mój zdjęcie. Szybka robota, wapno. Może ja nie na bus, to chyba już nie zdążę. Ale zobaczymy. A ta... Co? A ta twoja przyczepa działa na autoloadę, na główki? Która? No ta co była z prasą tam. Tak, bo no. Na modhubie pisało autoload. Nie wiem, czy tak, no. Tak, też jest na małe. No bo do tego jest prasa, którą właśnie też wziąłem. I to też ona ma małe. I też ona ma małe kosteczki. Ona tak fajnie wypluwa do góry. No ja wiem, domyślam się. Ja wiem, która to prasa jest. No. 13 używaliśmy z krukiem. To sobie wziąłem i no. No myślę, że... Wiesz, to też będzie fajne na ten... Czy na... Jakieś bagi na nasiona, czy coś. No tak. Akurat to wziąłem. O właśnie, wiem o czym myślałem. W przyszłości. A? Może jakąś małą mini ładowarkę. W sensie ładowareczkę jakąś. Bo ja nie mam ciągnika sury, żeby sobie wybierać obłonek, ani kiszonkę. No. A tu rado 30 to tak nie chcę się zakładać zbytnio. No tak. Może jakąś starą, małą ładowarkę znajdę. Albo jakiś większy ciągnik, troszeczkę sury. Taki z 80 koni. Kurczę, no coś chciałem zapytać. Teraz, ty, nie wiem, kurna. Starość, nie radość. No, nie wiem. Super, jak nie wiesz. Bardzo mi pomogłeś, powiem ci. No. A, wiem co chciałem już spytać, przypomniałem sobie. Czy te budynki, te wiaty na belki, to te są na małe czy nie? Znaczy, powiem ci tak. Mamy... Możesz wrzucić małą kostkę, ale ci się po prostu zrobi jako bela duża, nie? Na stogu, będzie widać jako belę. A, okej.
Ale wyciągać może sobie kostki okrągłe i belki też. Więc możesz tam wszystko wyciągać. Czyli wrzucę tam małą, tekstura będzie dłużej, ale jak wyciągnę, to i dalej będzie mała. No po prostu będzie belka, nie? Będzie widoczna jaka belka, ale możesz sobie wyciągać kostki, no ale wszystkie w sumie rodzaje wielkości. A, okej. Okay. A tylko na to trzeba mieć pieniądze? 10 tysięcy. No. Dobra, to już zrobione. Nie wiem, jak nie znajdę jakiejś fajnej ładowarki małej, to chyba będę musiał do jakiegoś unikatura dołożyć. A i to od razu, jak jest, mam kulter zapięty, teraz to może na 57 pójdę. W ostatnich żniwach. O, tutaj ta 14 jeszcze. Nie, tutaj 14 mam jeszcze przecież. Też ją zakultruję. Od razu. Dobry pomysł. Ona jest taka fajna. No ja na pewno prosta. Będę musiał czekać na ścieżkarnię, żeby przyjechała. No. Zrobić kiszonkę i tam trzeba będzie szybko coś zrobić, bo trzeba ten zaorać i będzie zasiadł tam coś. Dobra, to jest zakultrowane. Kurde. Ale się liki kawałek trafił. Podrywka, podrywka, podrywka. Tak, i zaraz brony tu wlecą, nie? Nie. Nie no, nie chcę się. Dobra, elegant. Choć tak powinno, ale... Choć wiesz jak jest. No, wiesz jak jest? Jak mi się skończyłem kości trawy, czy nie? Jeszcze nie. No. Ty to może trzeba... A, bo zanim on mody pobierze, to... Dzisiaj go nie będzie. No pewnie nie. Dobra, skoszone. I ile czasu mi to zajęło? Jak myślisz? Ile czasu minęło? 20 minut. No, prawie. Bo 18 minut to teraz. No zanim to przewrócę, to będzie 5 minut, bo mam fajną przeczesarkę dużo, nawet. Chyba przeczesarka jest największą moją maszyną na tej gospodarce, tak naprawdę. No to ci mówię, że zanim ja to przetrząsnę i zgrabię, to cały odcinek mnie. No, teraz ja tutaj to 57, będę zwijał na gospę. Jak myślałeś, czy myślałeś już na jakie pola kupisz? Oczywiście, że nie. 24 nie dla ciebie. Nie pewnie. Myślałem o tym, bo po co? Jeszcze. Chyba tak. No, ja na pewno chcę to 21 kupić, bo to fajne pole. Chwilowo nieosiągalne. Myślałem chyba, żeby kupić... Tak na szybko, patrząc na te pola. 24 jest dla ciebie spoko. Nie. Bardziej myślałem nad polem numer 6 w sumie na początek, takie fajne poletko małe. Czekaj. Koło 6. A tu no. Ale to nie wiem, nie wiem, nie jesteśmy na nie. To po pierwsze, a po drugie... No. Jeszcze czas, bo dopiero zaczęliśmy grę. No, dokładnie. Chcę zobaczyć co jeszcze, kurno. I tego typu.
co na następny odcinek, to co, to kieszonka? Czy następny? Nie. Oła! To się... Jeszcze jeden, czwarty. Nie. O, czwarty odcinek, będę na czwarty odcinek. No bo w trzecim będę walczył z słowo i z tymi kostkami. To w teorii w piątym odcinku może być ta orka. To kukurydzy. No to w teorii też... Kruk może być gościnnie, żeby ci pomóc, a ja będę pracował u siebie. No ale nie mam drugiego kruka. To wypożyczy się ode mnie. Przejedzie ode mnie. Zobaczymy. Coś się wykombinuje. Na pewno. Ale tutaj poprawia rogi. Powiem ci, że coś się wygnęci. Na pewno, na pewno. Coś kurde, może jak starczy czasu. A które? 13. No. Byśmy jeszcze Feldruna ogarnęli, ale to nie wiem, czy nam starczy czasu. No, nie mam pojęcia na to. No jak nie dasz rady, no to najwyżej sam sobie nagram, bo to taka robota dzisiaj jest taka, że dam sobie radę sam. No co masz tam do roboty dzisiaj? Kukurydzę na ziarno, ale tam zostawiam postawione wszystkie, więc... Więc sobie dam radę na pracowniku zwykle. No tam duże, proste pole na górze. No. Ale na kolejnym już musi być ktoś, albo ty, albo klub, bo będzie trzeba orać. Oho. No ale te duże pługi są, to szybko pójdzie. Na pewno. Nie no, weźmy się z fletu. Tym to będę na pewno szybko zaorał. Jo. Nie no, szybko pójdzie tam ta orka. Na Fezrunie, tak mi się wydaje. Na dwa pługi. No, ja już 14 skończyłem, także teraz na 57 lecę. Tak lecę. No, największe pole. Nie licząc ósemki. A w tym tygodniu przyszłym, jak to wygląda u ciebie z czasem? W tygodniu masz czas, czy dopiero na sobotę? Po południu. W tygodniu, ale po południu. No to ja w południu też, ale... No. Ale czy w tygodniu masz jakiś czas, czy tak nie bardzo? No tak, po południu. Nie wiem, bo ty często lubisz znikać. No bo tutaj można gdzieś pojechać do tego i sam nawet nie wiem, się dowiaduję na ostatnią chwilę. No. No bo to... można by było fletów nagrać wtedy, w tamtym tygodniu. No, jak... Tylko wtedy właśnie trzeba kruka wziąć, żeby to było. No właśnie, tylko to jest pytanie, czy kruk będzie chciał. Bo mówił, że modów nie ma, a czy ma z gruzówki, to ja go nie wiem. Powiedział, że nie. Znaczy, pytam się, czy ma modów, to mówił, że nie. Więc nie wiem, czy ma, czy nie. No to ja mu szybko zaraz wpierdzielę wszystkie mody i ten... I wrzucę, nie wiem, na Google Drive'a, czy coś. Nie, czy to na szarym odsłonie, nie wiem, zobaczymy. To po odcinku zobaczę. No, kruka i tak nie ma, bo mówisz, że 16 dopiero będzie w domu. Ale to wiesz, teraz nagram te dwa odcinki, a następne odcinki to nie wiem, czy jutro będziemy nagrać, czy... A, tego to ja też nie wiem.
jutro niedziela, to tak średnio. Ale może, może wieczór. Jak będzie czas. Znaczy ja będę czas miał, ale czy... No właśnie. No i dobra. Właśnie, to zobaczymy. No teraz dwa odcinki będą nagrane dzisiaj, no to na dwa tygodnie będzie, więc elegancko. Jo. No bo raz w tygodniu wystarczy, a poza tym więcej niż raz w tygodniu nie ma sensu. Bo by nam się szybko gra znudziła. Tak jak to było z Krukiem. A poza tym ciebie w większości czasu w tygodniu nie ma, więc... No to też prawda. A właśnie, wy kiedy na Kruka idziecie? Kruk miał być dzisiaj w sobotę, ale nie ma. Okej. I ci powiem, że temat Kruka jest taki... dziwny trochę. Ciężka sprawa z tym Krukiem, ci powiem. Kruk mówi, że niby jest zawieszona seria, ale jednak chce iść tam w tym tygodniu, chciał iść, ale nie wiem, nie wiem, pomieszałem wszystko. Że może jeszcze 17 nie znudziła? A tam lagów nie ma, to może dlatego. Pewnie tak. Siedemnastka mu się nie znudziła, bo lagów nie ma tam. No ja. I on stawia serwer do tego. Zresztą na Kruku też stawia serwer. No. Na Kruku jak puścisz mu pracownika na przejazd, to zaraz się zrzeże, ma 10 FPS-ów i gra się może. No. Grają z Krukiem, no. Wczoraj coś tam pieprzy, że mu zablokowali kompa i przedłużyli mu do wakacji, że na wakacje dopiero musi kupić. Może? No. O, zapis. Jak się zarobi, to coś tam gada. Nie wiem, nie wiem, coś tam pieprzy. Więc to jeszcze zajdzie. Dobry rok. Pożyjemy, zobaczymy. Jo. Pożyjemy, zobaczymy. A wiesz, że jeszcze byśmy nie grali na tej mapie? Bo miało być na zająca? Ja. A zając jeszcze za dwa tygodnie, dwa, trzy? No, to jest to już... będzie po kiszonce. No to na zająca może być kiszonka w sumie, chyba. Nie. Nie, nie wiem. Słowa będzie. Nie, przed. Przed zającem. Przed będzie? No bo zając kiedy? Za 3 tygodnie chyba, tak? No, coś takiego. No, za to może być na zająca. Będzie... Nie, no na zająca to jest niedziela i poniedziałek, tak? Czyli to będzie coś z 15 godzin. Czyli to musi być przed zającem. No tak, bo to w czwartek wchodzi, no to przed zającym jakoś to wychodzi. No a to kilka dni. Tak? Dobrze mówię. No jakoś tak. No teraz... No w tym tygodniu będzie ten odcinek. Za ty... Czy to będzie w następnym tygodniu? Nie, no w tym. W tym czy w następnym? No w tym co będzie? To w następnym będzie ta słoma, no i w następnym kieszonka. To dwa tygodnie. To wczoraj jem też, nie? Nie chcę. Czy dzisiaj nie miał w robotę pracy? Jakiej? Nie, na pewno nie. To zostało po jednym polu do koszenia. A u ciebie kukurydza, u mnie słonecznik. Nie? A ja mam... Co? Tego, hedera. To na co dzień chodzisz? No chyba
Też będę musiał wykonać. Co? Dobra, nic. Co jest to? Co? Elegancko idzie z Greba, nic powiem. A co jest? Chyba nie trzeba od boku w górę. No fajnie idzie, tylko trochę. Trochę fajnie. Trochę tego się na rolnicy, że da. Mogę wziąć moją zgrabiarkę. Tam z modu. Co ja dodałem? Nie, po co? Ale fajnie. Kurczę, ale o czym gadaliśmy? Teraz... O tym, o zająco. No, że nie, jak mówiłem teraz, że ja nie mam headera do sieczkarni. Headera do tego, do słonecznika. Boże. A mam słonecznik. No, ja też nie mam. Coś się wypożyczy, myślę, że będę musiał coś wypożyczyć. W takim razie. No i trzeba się dogadać z Krukiem, czy będzie chciał tą kiszonkę robić, czy nie. Bo jak nie, to najwyżej w ostateczności zrobimy tak, że się puści cosplaya po prostu na sieczkarni i tyle. A już się spytać, czy Michał będzie chciał. A no, też można. Tylko też z Michałem to też już nie bywa. No, to też jest ewentualność. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno. Gdzie ci to zostało? Co? Ale ty musisz zgrabić jeszcze w Berkiel Shrewi na tym odcinku, czy nie? Nie, to już nie na tym, bo już nie dam rady. Bo już mamy 30 minut. Więc jeszcze myślę, że jest 5 minut. 5 minut jeszcze pograbię i... A to w następnym odcinku będę... A, wapnował, kurczę. Bo teraz też... Miałem tam to jedno kulturować, ale skulturowałem wszystkie i... Pójdzie wapno od razu. I może tą pierwszą dawkę nawozu. No ty we wrześniu będziesz z trawą walczył, a ja już będę walczył z... orką chyba. No to właśnie dlatego, nie? Żeby Kruk tu przyszedł, to o, wiesz, tu by tam być na dwa, a ja muszę tą trawę, bo na nieszczęście, kurczę, nie urosła dzisiaj. Dobra, dwa poprzedniaki od tutaj starczy. A zobaczymy, czy będzie ten Kruk, czy nie będzie. Ej, zeżarło mi... jeden ojro. No mi też. Ciekawe za co? Szczerze mówiąc, to nie wiem. A się to wiem. Właśnie ciekawe. Pewnie jakieś utrzymanie ziemi albo maszyn. Oj, nie mam pojęcia za co. Bo nie mam tutaj w sierpniu. Coś za jeden po prostu. No nie mam nic takiego. A jak bym wszedł po ciebie? Też nie mam. Koszty wody. Ty masz 2 euro. Koszty wody. A to może za wodę zaciągło. A ja mam 0 koszty wody. No bo wody się nie daje do krów. Bo no więc. Tutaj jest... No, ale do krów też. Bo w tej grze jest tak, że automatycznie się nalewa woda. Tylko pytanie w takim razie, co mi zeżarło, jak... Mam koszty wody 0. Nie wiem. No, chciałem zobaczyć... Krowy, w sensie moje zwierzęta, automatycznie Alt S kliknąłem. No ja też już, z 19. No ale tej trawy trzeba zrobić, bo kurczę, 500 litrów mam tylko, tą kostkę. Mam. No. Będzie trzeba zasiać troszeczkę pszenicy, bo też nie ma. Kupiłem tylko jedną
jeden worek. Na razie niech muszą przeżyć na tym. A jak nie przeżyją, to ich problem, tak? No to będzie rosło. Będzie rosło. O właśnie, będziesz szedł jakieś produkcje, czegoś, coś? Na razie nie, ale w przyszłości myślę, że jakiś stary błąd się postawi, żeby mąkę robić. No. Bo chleb to nie wiem, ale mąkę na pewno bym sobie chciał porobić. Bo są fajne stare młyny takie. Na Mothubie i na internecie. No. No bo te oryginalne mi się nie podobają. W sensie nie na tą mapę. O. No tak. Ja ogólnie nawet nie wiedziałem, że budynki też można, w sensie te budynki te produkcyjne można też są na Mothubie jako mody. Nie wiedziałem nawet o tym. Co? Coś pełne w produkcji. Można nawet mieć ryby, człowieku. O. Masz normalny staw i tam możesz ryby sobie hodować. Dużo rzeczy jest, nawet frytki masz. O. Chipsy chyba są nawet. To może być spoko, to wtedy ziemniaki. No. Każdy, to jest wielki budynek, ale... No wiesz, wielki budynek, no to wielka produkcja lejsów, nie? Tak. Niby tak, ale... No i patrz, masz fajny tytuł. Produkujemy chipsy lejs. Nie. Produkcja chipsów lejs. Lejs? Albo crunchips. Mógłbyś. No chyba lejsy są najlepsze. No. I te strągi. Lejsy, bo jak na przykład... Oj, tak. No. To są najlepsze chipsy. No ale jak chcesz na przykład jakieś te karbowane czy coś, no to crunchipsy chyba najlepsze. Karbowane. No są ja dobre, ale ja tak jednak za tymi lejsami chyba bardziej. Coś typu zielono. Zależy, a... ja nie raz mam ochotę na to. Zależy jak dzień. No. Albo zależy co jest w szafie. To jest prawda. Ty, no ja już skończyłem trzy pola elegancko. Fajnie to idzie, fajnie. Czy mnie zorkę sapnić? No i tu zaraz wapno wleci. No a mi to zostało jeszcze no pół łąki do zgrabiania i będę kończył. To będzie akurat 40 minut. A, no i... Poza tym, że ta seria i tak jest tylko raz w tygodniu, a to jak dłuższe ci nie będzie to. To jest prawda, ja się już przygotuję. Nic się nie stanie. A, ja muszę wszędzie wapno dać, to no ludzie. W sumie jakbym chciał to całe się na kosogarnie, to by musiał być godzinny odcinek. No. Nowa mapa znowu wyszła do błyskiej dwójki, nie wiem czy widziałeś. Nie widziałem, jaka? Po jeziorze Gostynickie. Coś widziałem u tego Adama. Mapa z Reala jak coś. A spoko jest? No, myślę, że jakby była troszeczkę większa, to jeszcze lepsza by była. Okej, okay, okej. Okay. No co mam się powiedzieć? No, mapa realna, nos. No to dla Beretta, bo on tam lubi grać realnie. No i dobra, elegancko, zrobione. Robota zrobiona, teraz zjeżdżamy na gospę i się szukamy na wapno. Ten jest chyba 260,5. Coś takiego, nie wiem. Mam ją pobraną, ale jeszcze jej nie odpalałem, wiesz? Okej. Okay. Wczoraj sobie ją pobrałem, bo chciałem ją zobaczyć, ale jakoś tak nie było czasu. Kurczę, to tego to by się przydało.
co by się przydało, 60 do wapna. Bo to tak nie wygląda za dobrze. Tak, mówiliśmy o tym zającu, nie? Tak co teraz nawracałem do tego tematu. No to co? Że ta kieszonka będzie tam te chyba 3 dni przed zającem, bo zając jest kiedy? W niedzielę, tak? A to będzie czwartek, czyli 3 dni. No, przed zającem, a... A nie, dobrze dobra. Liczę... Jak dobrze liczę, to 17 mamy do... Do końca kwietnia. Ale lag. No poczekaj. No musisz kalendarz zobaczyć, no i tyle. Dobra, poczekaj, poczekaj. To jest w Silosach? Będzie ten Silos? Tak. A taka pytanie, który to jest teraz? Masz tam narysowane belki na stronie. No mam balę z Torago po prostu tyle i tyle. To będą, nie wiem w sumie które, ale na co? No załóżmy, no te, które mogą powiedzieć, te małe kostki. To jest, ile kosztuje? 10 koła? Tak, no to jest ten pierwszy, ten gra. Jak klikniesz, to ci pisze, że to jest gra. I pojedziesz. To, to są okrągłe belki. No tak. Po odcinku to zobaczymy, wiesz? A i to mi będzie pokazywało okrągłe belki, tak? Tak, ale no, możesz wszystkie kostki wyciągać sobie, kostki i belki. A na przykład za tym za 25 to nie działa? Co, a tam jest chyba wiata, czy co daje? No. Ale dobra, też bo też będzie działać. Ale to mi bardziej wpasowuje się tutaj, wiesz, bo już mam miejsce na to. Ewentualnie możemy zrobić taki trik. Po odcinku postawić ten stół na drugim gospie. Sobie stworzyć no. Szybko i zrespić sobie belę. W sensie belę, kostki zrespić i zobaczyć, czy się da ładować i tyle. No to zobaczymy. Ale nie, bo nawet to mi bardziej... te okrągłe mi pasują bardziej, wiesz? No na pewno się będzie dało, no bo przecież na kruku mam ten sam stół i tam rzucam okrągłe belki, a wyciągam kostki, no to... Dobra. Tutaj nie ma dawek, nie? Nie ma dawek. Dobra. To zacznijmy od tego pola. Zacznijmy od tego pola. Nawet nie wiem, ile to sypię. Dobra, a ja powiem ci tak. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. Siemano.